Skąd się wzięły gołębie u mnie? Skąd takie rzeczy, że hoduję gołębie? W rodzinie od dziecka były gołębie. Były to kiedyś gołębie ozdobne. Hodował je tato. Ja później w pewnym momencie zainspirowały mnie gołębie pocztowe. Czym on się kieruje, że wraca do domu, że ma chęć powrotu. I od roku 2002, pierwszego, zacząłem hodowlę gołębi pocztowych. Na początku, wiadomo, szło to troszeczkę różnie z tymi wynikami, i lepsze, i gorsze, ale te gołębie wracały do domu. I są tak naprawdę do dzisiaj w domu. Bardzo ważną rzeczą, tak jak się zacząłem interesować, polecam do obejrzenia film Wojna Gołębi. Gołębie ze wszystkich zwierząt w okresie II wojny światowej otrzymały najwięcej wyróżnień i uratowały najwięcej istnień ludzkich. Myślę, że film godny polecenia, może zainspirować do hodowli, może zainspirować do zainteresowania się tematyką. Z reguły to my nazywamy, że nasze gołębie są to jak gdyby rumaki przy stworze. Tak jak konie wyścigowe ścigają się na torach wyścigowych, tak nasze gołębie ścigają się na niebie. Prędkość gołębi w zależności od warunków pogodowych może wynosić, powiedzmy sobie, od 1800 metrów na minutę do jakiegoś tam średnia prędkość 1000-1200 metrów na minutę. Z taką prędkością wracają gołębie do domu. Potrafią w ciągu jednego dnia od momentu wypuszczenia do nocy wrócić nawet z odległości około 1000 km w ciągu doby. Zdarzają się też takie loty, że gołębie nie powracają do gołębnika. Jest to naturalna selekcja, są drapieżniki, są różne rzeczy, które czyhają na te gołębie i często się zdarza, że gołębie nie powracają do domu. Ale no tak, to już jest wpisane jak w każdy sport, kontuzje, inne rzeczy, że ale większość, powiedzmy sobie, że wraca i nie ma co się przejmować. Tak. Dla Państwa teraz przybliżyć temat przylotu gołębi, rejestrowania czasu. I teraz każdy przylot jest rejestrowany na tym urządzeniu. Jest to zegar do rejestrowania czasu przylotu gołębia. Gołębie zostały wypuszczone w Radzyminie, jak tutaj widzimy. Pierwszy gołąbek był 9:04, drugi 9:04, trzeci 9:04. Wyświetlają się numerki 9:04, 9:08 i tak dalej. Po prostu ten zegar rejestruje czas przylotu gołąbków z lotu. Mogą być również zegary tradycyjne. To już jest troszeczkę bardziej zaawansowana technologia. Wcześniej były takie zegary tradycyjne, gdzie były obrączki gumowe, kontrolne. I później na podstawie wyników przylotu, czasu przylotu gołębia rachmistrz, czyli osoba, która wylicza średnią prędkość z miejsca wypuszczenia do miejsca gołębnika, robi listę zegarową, czyli listę konkursową. 20% gołębi jest punktowanych, pozostałe gołębie nie są i na podstawie tego jest wyłaniany mistrz z lotów. Kolejna kwestia, którą chciałem tutaj przybliżyć, jest kwestia żywienia gołębi. W żywieniu gołębi możemy wykorzystywać tradycyjne zboża, pszenica głównie, ale żeby gołębie osiągały prawidłowe wyniki, wysokie wyniki i mogły się ścigać na wysokim poziomie, w żywieniu używamy różnych pasz o bardzo bogatym składzie. Tutaj widzimy paszę z zawartością kukurydzy, to jest karma lotowa, bardziej energetyczna, jak również karma dietetyczna w drugim pojemniku. Jak gdyby po przylocie dostają lżejszą karmę, są po prostu żywione tak, żeby nie obciążać ich. Ale tak jak mówiłem wcześniej, może być również dobrze wykorzystywane każde jedno ziarno, jakie jest w gospodarstwie, ale gołąbki na takiej karmie nie osiągną wysokich wyników i myślę, że stosowanie gotowych mieszanek, jest wielu producentów różnych tych mieszanek, myślę, że wtedy można osiągać wysokie wyniki w lotach. Tutaj chciałem pokazać pierwszego gołąbka, który u mnie na gołębniku był pierwszy z lotu z Radzymina. Tutaj ma obrączkę rodową, to co było widać na zegarze. Ma też obrączkę elektroniczną, w której jest zakodowany ten numer obrączki rodowej. I to jest, który przyleciał pierwszy z Radzymina. O, wyrywa się. Ja go może wypuszczę, żeby nie, bo się
Nie jest to dla niego zwyczajna sytuacja, nagrywanie. Ja go może wypuszczę. Gołąbek sobie poleci do gołębnika za chwilę. A na pewno trafi. Wrócił z Redzymina, to na pewno trafi. O, już sobie poleciał do gołębnika. Teraz w kwestii może powstania klubu naszego. Klub powstał w 2009 roku jesienią. Powstał on po to, żeby stać się niezależnym od struktur krajowych, czyli Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych. Staramy się w trosce o nasze gołębie, żeby były warunki bardzo humanitarne w transporcie, w lotach, żeby loty nie były takie bardzo ekstremalne, ciężkie, wypuszczane przy złych warunkach pogodowych. I myślę, że udało nam się w jakiś sposób osiągnąć ten cel. Hodowcy zrzeszeni w naszym klubie jest nas około ponad 50 osób, około 60. Są z miejscowości Hajnówka, Bielsk Podlaski, Czyżew, Ciechanowiec, Brańskie okolice. Także myślę, że udało nam się naprawdę stworzyć coś fajnego, coś naprawdę godnego uwagi. I tutaj też taka może zachęta dla młodych osób, które byłyby zainteresowane przystąpieniem, zrzeszeniem, śledzić naszą stronę internetową, zapraszamy na spotkania, na zebrania, a nuż się ktoś zarazi takim hobby i chciałby hodować.